Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest czwarty szaban 1445 roku po Hedri albo 4 od februari Anno simus vices Vicessimus Quartus Że Państwa szybki zestaw ogłoszeń po pierwsze przypominam jest już na Spotify, jeżeli ktoś Państwa woli zamiast oglądać na YouTube sobie przesłuchiwać gdzieś tam na Spotify to macie Państwo taką możliwość link do tego jest pod odcinkiem w, w tym takim okienku informacyjnym między tunelem Hamasu, tunelem Unrwy i tunelem Habat lubawicz Poza tym mamy tak samo na Apple Podcast, możecie Państwo, jak ktoś nie lubi Spotify'a, może, może oglądać na Apple podcaście. Przypominam też, że jest już odcinek specjalny dla patronów, trzeci odcinek o Jemenie, drugi cały czas jeszcze dostępny. Na Państwa specjalną prośbę, żeby obejrzeć sobie jeden z drugim razem, bo no jak mówiłem, no problematyka samego Jemenu jest naprawdę trudna, więc to jest ciężko to się połapać, zrozumieć, jak Dwa Państwo będziecie oglądali jednym ciągiem, może będzie dzięki temu łatwiej. Po tym bardzo Państwu dziękuję za zbiórkę na pamięć masową. Również dziękuję za te wszystkie porady, które Państwo mi przesyłacie dotyczące tego, jak sobie przechowywać dane. Bardzo za nie dziękuję. Z części z nich już korzystam od jakiegoś czasu. No tutaj akurat jest to bardzo specyficzny sprzęt, który jest mi po prostu potrzebny. Także dziękuję bardzo. Już prawie 10% zebrane było. Mam nadzieję, że uda się więcej. Znowu link do zbiórki jest pod programem obok tunelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, czyli Hamasu i Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli też Hamasu. A i jeszcze Al Jazeera, bo Al Jazeera, jak Państwo wiecie, też już jest Hamasem według IDF-u. Potem mamy co jeszcze z ważnych rzeczy organizacyjnych. Przypominam oczywiście o. Wspomaganiu, wspieraniu na Patronajcie, na Bajmie i Bajkofitu, to tylko dzięki Państwa zbiórkom tak naprawdę ten ten kanał po prostu funkcjonuje. To jest wasz kanał, tak naprawdę. Co więcej, no wiadomo, hejterom, wiadomo co w co, chociaż niechaj się tutaj kręcą i zauważyłem, że jak jest ich dużo, to wtedy nakręcają nakręcają oglądalność, więc niechaj sobie tutaj gdzieś krążą. No i wiadomo, prawda, Alkilaptan, Bachwal, Kafilat, tasir, czyli a, psy szczekają. Karawana za Iwania, jak ktoś ładnie mi napisał, czyli karawana idzie dalej. Dobrze, państwa, dziękuję bardzo już za, za, za te wszystkie, też państwa rady. Również dziękuję wszystkim tym, którzy uważają, że popełniam świętokradztwo, mówiąc o, no może jeszcze nie o świętym, ale o błogosławionym Trumpie, prawda, gdzie tam tęcza za nim na głowie ma wianek, przed nim ten baranek bierze i tak dalej. Znaczy ja wiem, że, ja wiem, że trudno jest, znaczy moje obraz, obrazobórstwo, obrazobórstwo bardzo często razi, ale ja też proszę pamiętać, że też niespecjalnie darzę szacunkiem różnego rodzaju satrapów, również wschodnich, także nic dziwnego, że może mi się Trump też niespecjalnie podobać, ale są tacy, którym się podoba, na przykład podoba, są tacy, którzy piszą, że podoba im się Putin, są tacy, którym się podoba Kim Jong-un, ba, jest bardzo dużo miłośników, a ja to lachu, więc dlaczego by nie Trumpa. Dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy do, do już spraw poważniejszych. Jest dzisiaj dużo tematów. Pierwszy temat, wbrew pozorom, to jest nie jest ten temat tytułowy, tylko musimy opowiedzieć trochę o koalicjach w Pakistanie. Od razu powiem, że ta sytuacja w Pakistanie się zmienia codziennie, więc codziennie coś o tym mówię. Pamiętajmy, że jest to państwo, jak to ładnie to ostatnio się w Polsce modnie mówi, piwotalne. Tak? Jest to rzeczywiście państwo, które... Gdzieś tam stanowi oś historii, ponieważ jego wybory, jego decyzje mogą mieć bardzo pozytywne lub katastrofalne skutki dla stabilności tej części świata. Znaczy, ja mówię o Azji Centralnej. No Jest to mocarstwo atomowe, jest to państwo leżące, pamiętajmy, no, graniczące z Iranem, Afganistanem, Chinami, Indiami. W związku z tym, jest to państwo, które, które w naprawdę w stabilność bądź destabilizacja w tym kraju może mieć, ship. bardzo, bardzo poważne skutki również dla świata, bo jest to również państwo, w którym rywalizują ze sobą Chiny, Rosja, Indie, Stany Zjednoczone, Zachód ze Wschodem, prawda, Wschód ze sobą i tak dalej, prawda. Państwo głównie sunnickie, prawda, graniczące z głównie szyickim, z szyickim Iranem i głównie nieislamskim, delikatnie, delikatnie mówiąc, nieislamskimi Indiami, szczególnie pod, pod przywództwem jego. Także jest to, jest to rzeczywiście kraj ważny, ten kraj, w którym się bardzo dużo, bardzo dużo dzieje. Jego i to, co się dzieje w tej chwili w jego polityce ma znaczenie dla, dla tego, co się dzieje na świecie całym. To nie jest państwo, prawda, marginalne, które gdzieś tam można pominąć całkowicie egzotyczne. Znaczy egzotyczne jest, ale nie całkowicie marginalne. Otóż, co się w tej chwili dzieje? No, jak ci z Państwa, którzy oglądali poprzednie odcinki, wiecie Państwo, że w tej chwili mamy pewnego rodzaju klincz, to znaczy mamy zdecydowaną Zdecydowane zwycięstwo partii PTI, a tak naprawdę niezależnych, popieranych przez PTI, zdelegalizowaną PTI, Imrana Kana. Imran Khan siedzi w więzieniu i to jest zdecydowane w, w tym sensie, że, że ponad 100 głosów jest w tej chwili, czy około 100 głosów jest w tej chwili PTI, no ale potrzebuje jeszcze 30 głosów tak naprawdę, żeby, żeby rządzić. W związku z tym musi rządzić w koalicji potencjalnie. Z drugiej strony, dwie stare partie, czyli partia Ludowa Zardari, Zardariego czy Zardari Butto, klanu Zardari Butto i partia Liga Muzułmańska, te druga stara partia, gdzie bracia szarifowie. Nią rządzą. W tej chwili do niedawna, czy też po przewróceniu Imrana Kana to Shebas Sharif był przecież premierem. Nałas Sharif właśnie wrócił z wygnania, czy z emigracji. No i te dwie partie stare też rozmawiają o koalicji. Więc mamy w tej chwili dwie możliwe koalicje. Często też 5 dni po wyborach powszechnych dwie partie, prawda, pa, partia Tehreek-e Insaf, czyli PTI i pakistańska Partia Ludowa, e, ogłosiły plany utworzenia rządu. No obie zresztą mają na to szansę. Przy czym PTI, prawda, Imrana-Kana sprzymierza się z partiami religijnymi, a PPP próbuje stworzyć koalicję z notabene rywalem od zawsze czyli Pakistańską Ligą na nałas czyli PMLN. Kierownictwo PTI ogłosiło we wtorek, że jej tzw. niezależni kandydaci będą próbowali utworzyć rząd federalny oraz rząd w prowincji Pendżab, łącząc się w koalicji z mniejszościową partią islamską, która się nazywa Majlis-e-Wadat Muslimin, czyli MWM, to jest partia szyicka. Natomiast w prowincji Hajber, Hyber Paktunkła, sprzymierzą się z inną partią religijną, czyli Jamiat-i-Islami, czyli JI, prawda, czy GGI, w celu utworzenia rządu. Rządu. Także partia Imrana Kana ma szansę na pomimo przecież no, masowych prześladowań. Przypomnijmy, to jest rzeczywiście partia, która może sobie mówić tak: jesteśmy prześladowani, jesteśmy prześladowani na każdym kroku i w każdym aspekcie funkcjonowania. Jesteśmy zdelegalizowani, zdziesiątkowani, kierownictwo siedzi w więzieniach pod różnymi sfabrykowanymi zresztą w większości zarzutami. A pomimo tego jest to partia, która jest w stanie utworzyć rząd. Ale oczywiście widać skutki tego prześladowania, bo sondaże wskazywały na dużo większe poparcie, znaczy na takie, gdzie partia ta byłaby w stanie stworzyć rząd samodzielnie. Zresztą jest liczno, liczne oskarżenia o sfałszowanie wyborów, ale to już jest zupełnie inna, inna historia. No, krótko mówiąc, jest tak, że w tej chwili w wybory Zakładając, prawda, że ten wynik będzie ostateczny, załóżmy, to no niestety ale kraj został podzielony. Żadna partia nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. Najwięcej oczywiście mandatów, tak jak powiedziałem, zdobyli tzw. niezależni kandydaci, no ale większość z nich jest powiązana z Imranem Khanem. Tam są jeszcze jakieś przesunięcia, jest kilku takich rzeczywiście niezależnych, niezależnych, znowu jeden tam uciekł z PTI, więc ta jeszcze liczba samych członków. Tego potencjalnej w cudzysłowie partii PTI się jeszcze trochę zmienia, czy mówimy oczywiście o, no, o parlamencie. No ale ogłaszając we wtorek plan koalicji, rzecznik PTI Rauf Hassan powiedział, że Khan upoważnił go do zwrócenia się do wszystkich partii politycznych innych niż właśnie MQM, PML i PPP. E do, w, celu, w celu utworzenia koalicji rządzącej. Imran Khan ma jasny przekaz, że utworzenie rządu jest prawem tego, kto wygrał wybory, powiedział Hassan na konferencji właśnie prasowej w Islamabadzie. No, przypomnijmy, Ci, którzy nie wiedzą, pierwszy raz oglądają, jeśli Państwo wiedzieli, krykiecista były Imran Khan, postać niezwykle popularna, populista, populista zresztą w, od razu mówię, że mało świecki, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o poglądy i o, i o sojusze polityczne. No, został oczywiście w wyniku takiego, jak on to określał, parlamentarnego zamachu stanu w kwietniu 2022 roku został obalony w parlamencie wskazując na to, że zrobiła to Cija razem z armią, bądź armia razem z Ciją, obojętne, bo się wskazywał na Amerykanów. I jest to, jest to, on siedzi w tej chwili w więzieniu, ma tam sto kilkadziesiąt jeszcze zarzutów. One są mnożone, prawda, po to, żeby go w tym więzieniu utrzymać tak długo, jak się tylko, jak się tylko da. Khan utrzymywał, że nie będzie współpracował z ligą muzułmańską premiera nałaza Sharifa, czy byłego premiera trzykrotnego, ani też z partią byłego ministra spraw zagranicznych Bilawala Butto Zardariego, z tego klanu Butto słynnego, prawda, nazywając ich po prostu osobami skorumpowanymi. Trzeba pamiętać, że Imran Khan doszedł do władzy i zdobył popularność, jakby adresując zarzuty korupcyjne w stosunku do wszystkich tych starych partii. Więc no, jest, jest chichotem historii, że jego akurat właśnie dostał 14 lat za, za korupcję, chociaż w takich sprawach, które zdają się być mocno, mocno nieoczywiste. No, generalnie z, w tej chwili e, takie jakby potwierdzone mandaty w PTI to ma, PTI ma 93 mandaty, czyli partia Imrana Kana, Liga Muzułmańska ma obecnie 75, Partia Ludowa ma 54. Żeby utworzyć rząd, partia lub koalicja potrzebuje 134 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym no z 266. No oprócz tego właśnie, oprócz tych 266 mandatów wybieranych w wyborach bezpośrednich, dodatkowe 60 mandatów jest zarezerwowanych dla kobiet i 10 mandatów jest zarezerwowanych dla mniejszości i mandaty te rozdzielone są pomiędzy partie zgodnie z proporcją zdobytych przez nie mandatów, ale niezależni nie otrzymują kwot mandatów kwotowych. Czyli dwie partie mogą utworzyć koalicję i nadal zachować swoją indywidualną tożsamość. Niezależni kandydaci, gdy dołączą do partii, muszą przestrzegać dyscypliny i decyzji tej partii. To tak, a propos. Poza tym PTI upiera się, że jej większość została skradziona w wyniku manipulacji i fałszerstw wyborczych. Adwokat Gohar Ali Khan, który jest tymczasowym szefem partii PTI powiedział, że według PTI zdobyła 180 mandatów. Udostępnimy białą księgę zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące oczywiście fałszerstw ani Hassan, ani Goarali Khan nie ujawnili, kto będzie kandydatem partii na premiera, kto będzie kandydatem na spikera i kto na wicemarszałka parlamentu. Co więcej, natomiast, natomiast znowu Partia Ludowa i Partia Liga Muzułmańska oświadczyły na konferencji prasowej, że utworzą nową koalicję i połączą się z mniejszymi partiami, aby jak powiedziały, przewodzić krajowi. Nie określono, kto będzie stał na czele rządu, ale. Najprawdopodobniej będzie to Shabazz Sharif, czyli ten premier, który już rządził bezpośrednio po Imranie Kanie, ponieważ nałaz Sharif, czyli ten były premier, lider. Ligi Muzułmańskiej na ŁAS nominował go po prostu na to stanowisko, więc w czasie, tych rozmów, w czasie tych rozmów on jest kandydatem, czy tych rozmów koalicyjnych, on jest kandydatem. Wcześniej we wtorek przewodniczący Partii Ludowej powiedział, że jego partia poprze kandydata właśnie Ligi Muzułmańskiej na premiera i sprzymierzy się z nimi, co oznacza też, że zrezygnował Butto Zardari, bo Butto Zardari chciał być premierem, no ale to było raczej niemożliwe, tym bardziej, że jednak dysproporcja w liczbie mandatów między partiami jest jednak znaczna i naturalne jest, że Liga Muzułmańska będzie mianowała premiera. Powiedział też, że, że właśnie, że Butto Zardari zdecydował się nie obejmować jakiejkolwiek roli w rządzie i nie będzie kandydował właśnie na stanowisko premiera. Powiedział: Nie mamy mandatu do tworzenia rządów federacji, dlatego nie będę kandydował na premiera. Co więcej, Butto Zardari wyraził też chęć zobaczenia się ponownie swoim ojcem, byłym prezydentem Asifem Alim Zardarim, ogłaszając jednocześnie, że partia wystawi kandydatów na przewodniczącego Senatu i na marszałka Zgromadzenia Narodowego. Powiedział: Przeprowadziliśmy te wybory w oparciu o manifest oparty na znaczeniu publicznym. Chcemy przywrócić stabilność polityczną, położyć kres ze środowisku toksyczności politycznej. To no, prawdopodobnie mówi też o działalności PTI. E, tutaj jest tak, że specjaliści twierdzą, że PPP, prawda, od, czyli Partia Ludowa, od kilku lat próbuje wkroci, wkroczyć do Pendżabu i jak gdyby zakotwiczyć się w Pendżabie, który jest najbardziej ludną prowincją Pakistanu. I to jest to dla nich szansa na spędzenie kolejnych pięciu lat na właśnie mobilizacji swojej partii w prowincji. Zwłaszcza, że wyniki wyborów pokazują osłabienie Ligi Muzułmańskiej na łaz. Czyli krótko mówiąc, twierdzą specjaliści, że Partia Ludowa przez te swoje właśnie obecne pociągnięcia. Ona patrzy się w perspektywie kolejnych wyborów, czyli roku 2029. No, i jeżeli właśnie chodzi, natomiast. O PTI, no to jest, to jest sprawa taka, że obowiązkiem partii, właśnie jest dopilnowanie, żeby zwycięzcy kandydaci dołączyli do MWM, prawda? żeby obowiązywała ich dyscyplina partyjna, prawda? Czyli to tej stowarzyszonej z nimi partii muzułmańskiej. No, pamiętacie Państwo, bo musi być to partia i to musi być tak, że partia, że partia wymaga w tym momencie dyscypliny, czyli nie można się z tej dyscypliny wyłamywać. No właśnie Imran Khan wtedy zarzucił, że to wyłamanie się z dyscypliny to jest po prostu przewrót, przewrót parlamentarny. Tutaj jest jeszcze tak, że, że jeśli chodzi o kwestie w ogóle niechęci Imrana Kana i odmowę współpracy z innymi partiami politycznymi, no to się wskazuje właśnie, że, nie chodzi, że tutaj narracja Kana. Nienawiści do innych partii politycznych no, powoduje, że po prostu oni mają bardzo ograniczoną zdolność koalicyjną. Znaczy, chodzi oczywiście o mainstreamowe, mainstreamowe partie. PTI wyrosła na kontestowaniu obecnego układu politycznego i trudno byłoby oczekiwać znowu, żeby się z tym układem w jakiś sposób bratała. Czyli cały czas no, ta PTI jest jednak uważana za partię niekonstruktywną, no bo partię antysystemową, a w każdym razie występującą przeciwko istniejącemu systemowi politycznemu, czy właśnie podziałowi sceny politycznej, żeby już być bardziej precyzyjnym. No i to jest tak, że tutaj pojawiły się oczywiście pomysły takie, że naturalnym koalicjantem dla Kana byłaby partia ludowa. No ale to jest tak, że Kan nie jest właśnie gotowy na dogadywanie się z PPP i tutaj takie sygnały się, sygnały się pojawiły. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, że no, bo, Państwo, to jest taka trochę koalicja, koalicja popis, prawda? Znaczy, taki. Ten, ta liga muzułmańska jest bliżej. PiSu, prawda, jeśli gdybyśmy porównywali, partia ludowa jest bliżej Platformy z takim lewicującym mocno skrzydłem, więc to jest taka trochę egzotyczna koalicja, prawda, tym bardziej, że te partie na pewno nie mają tutaj jak wspólnego pnia AWS-u, prawda, tylko, tylko tutaj są te partie rzeczywiście mocno od zawsze skłócone i bardzo mocno brutalnie rywalizujące, więc ta koalicja która będzie tworzona jest koalicją mocno egzotyczną, no ale z drugiej, strony, z drugiej strony to jest tak, że ta partia, właśnie Partia Ludowa, jest za słaba, żeby samodzielnie tworzyć rząd. Liga Muzułmańska też nie. Jeżeli oddadzą rządy Kanowi, to on po prostu ich rozgoni. Znaczy w ciągu, w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy, zanim wojsko obejmie władzę, to rzeczywiście będzie to na pewno mało dla nich korzystne. Więc to jest taka, takie trochę małżeństwo z rozsądku, a nie. Nie, nie, nie powiązane specjalnie ideologicznie. Co też będzie ciekawy rząd, jeśli chodzi o, powiedzmy, jakieś co bardziej śmiałe decyzje dotyczące, powiedzmy, kwestii światopoglądowych. Być może, być może to będzie nareszcie rząd, który się skupi, tak jak ten rząd rząd antykhanowski, prawda, po tym, kiedy Imrana Kana e, obalono, skupi się właśnie w większym stopniu na jakichś, na takich zadaniach technokratycznych niż na jakichś, właśnie kwestiach światopoglądowych. No ale zobaczymy. Także, także do, do tej pory, Mamy w tej chwili dwie propozycje koalicji. Jedna jest to Partia Ludowa i Liga Muzułmańska, bardziej prawdopodobne, że stworzą skuteczną koalicję, mniej prawdopodobne, choć na razie obfitrze, obfitrze w głosy to jest koalicja, koalicja Imrana Kana z, z partią z jedną z partii islamskich, partią taką szyicką w parlamencie. No i zobaczymy. Znaczy, jeszcze, się, jeszcze ten rząd nie został sformowany, ważne jest, jaki to rząd będzie. Ja w tej chwili nie chcę spekulować, jaka może być jego polityka zagraniczna i co się może dziać, no bo nie wiemy jeszcze, w jakiej ostatecznie układance to się, to się nam pojawi. Przypomnijmy też, że wbrew oczywiście apo, apologeci Imrana Kana twierdzą, że tak nie jest, ale trzeba przypomnieć, że jeżeli mówimy o zasadniczych różnicach geostrategicznych, to rząd partii ludowej czy ligi muzułmańskiej to jest rząd jednak oscylujący w kierunku zachodu w kierunku NATO w kierunku jakiegoś tam mniej lub bardziej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi chociaż to jest taki sojusz typu Frenem i to tak bardzo bardzo mocno Frenem znaczy, to jest tak że to są e, oni się mocno nie lubią natomiast jest to takie też trochę małżeństwo z rozsądku czyli jak trzeba to Przypominają sobie o tym sojuszu, a jak zapominają, to armia tak czy inaczej przypomni. Armia jest mocno związana z Amerykanami i pewnie jest penetrowana też, jak to, jak to zarzucają jej przez Amerykanów bardzo mocno. Natomiast z drugiej strony, no, PTI, prawda, Imran-Khan, przypomina mu się to, jeżeli ktoś państwo nie wierzycie, to można sobie wpisać Imran-Khan, Moskwa, Putin, możecie państwo zobaczyć, o czym były rozmowy, kiedy były rozmowy. Wtedy dużo o tym pisano, no bo to był taki zasadniczy zwrot ten polityczno-ideologiczne ze strony Pakistanu, akurat wtedy, kiedy Imran Khan właśnie pojechał do Moskwy w dniu inwazji, o czym rozmawiał z Władimirem Putinem i co tam się jeszcze dalej między nimi działo i wcześniej co się działo, prawda, w, przed inwazją na Ukrainę. Więc to jest, więc nie wiadomo oczywiście, co by robił dalej, no ale trafił do więzienia, bo wypowiedział wojnę armii i służbom bezpieczeństwa, więc zapewne gdyby został premierem, to próbowałby złamać przynajmniej Potęgę ISI, a potem próbować być może znowu rzucić wyzwanie armii, co się pewnie skończy rządami wojskowymi. Więc to takie są odległe perspektywy w Pakistanie. Czekamy na ciąg dalszy, na pewno ciąg dalszy tego, tej, tej opowieści nastąpi pewnie do końca tego tygodnia. Dobrze, państwo, Państwa, mamy drugie, drugi temat, temat no ciągle ciąg, no ciągnięty, bo ciągnięty niestety, niestety to jest tak, że ciągle się coś dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jak Państwo wiecie, już mamy przew... Przepchniętą przez Senat ustawę o pomocy dla Izraela i Ukrainy, i teraz Izbę Reprezentantów, której albo dojdzie, albo nie dojdzie do podziału w ramach partii republikańskiej. Jeżeli Republikanie się podzielą według klucza, można powiedzieć, ideologicznego, ta, ta ustawa przejdzie. Jeżeli podporządkują się żądaniom Trumpa, to ta ustawa po prostu nie przejdzie. Tak? Także mamy te dwie możliwości. Analitycy amerykańscy dodajmy, twierdzą, że, twierdzą, że to głosu, te głosowania w Senacie wbrew pozorom miały znaczenie. To znaczy, że, że też kongresmeni przyglądali się temu, czy dojdzie, jaki. Jak to będzie wyglądało w Senacie? Gdyby republikanie tam zwartym jednym, jednym frontem szli przeciwko tej ustawie, to prawdopodobnie to jest w 100% byłoby pewne, że Izba Reprezentantów zrobi to samo. Natomiast ze względu właśnie na to, że tam są jednak głębokie podziały w samym gop jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to być może też do takiego podziału dojdzie w Izbie Reprezentantów. Nie wiadomo, to rozstrzygnie się za chwilę, więc będziemy, będziemy wiedzieli teraz, czy te prognozy są prawdziwe, czy też nie. No ale. Są też na to reakcje również amerykańskie. Otóż Biden, który do którego, zdaje się, dotarło to, co Trump mówi, skrytykował bardzo działania Trumpa i jego wypowiedzi, określił je jako haniebne i nieamerykańskie. Tutaj we wtorek, właśnie, no, znaczy chodzi oczywiście o, oczywiście o tę wypowiedź Trumpa, którą jego zwolennicy odebrali jako super wspaniałą i w ogóle przyczynkarską, natomiast wszyscy inni odebrali to tak jak odebrali. I to jest tak, że właśnie Biden powiedział we wtorek, przemawiając w Białym Domu, właśnie powiedział, że to jest niebezpieczne, nieamerykańskie, i jeszcze stwierdził, że. To jest właśnie to, że stawką jest tutaj to, żeby kongres zatwierdził nowe fundusze na wsparcie dla Ukrainy. E, w ogóle e... Biden powiedział, że uwagi Trumpa sprawiły, że pilniejsze stało się przyjęcie przez Kongres długo odkładanego wniosku o finansowanie wsparcia Ukrainy w jej wojnie z Rosją. Powiedział Biden, stawka dla bezpieczeństwa Ameryki jest wysoka, i czy była wysoka już przed przyjęciem tej ustawy w Senacie. Ale w ostatnich dniach stawka ta wzrosła, a to dlatego, że były prezydent wysłał światu niebezpieczny i, szczerze mówiąc, szokująco nieamerykański sygnał. To prawda. W sobotę na Wiecu stanie Karolina Południowa, Trump ostro skrytykował, jak to określił, zaległe płatności ze strony członków NATO i przywołał, jak powiedział, rozmowę z szefem dużego kraju na temat potencjalnego ataku Rosji. Trump powiedział temu beziniennemu przywódcy, w którym, tak jak mówię, to akurat zidentyfikowali to przywódcy europejscy, że to chodziło o konkretną rozmowę z von der Leyen, że Powiedział coś takiego: Nie, nie chroniłbym cię, właściwie zachęcałbym Rosję, aby robili co im się do cholery podoba. Musi je zapłacić. Tak? No, Biden powiedział, że uwagi Trumpa stanowią zaproszenie Rosji do inwazji na sojuszników USA. No i tak to jest odczytywane przez zarówno sojuszników USA, jak i prawdopodobnie również przez samą Rosję. Czy możecie sobie wyobrazić byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który by tak powiedział? Cały świat to usłyszał, a najgorsze jest to, że on tak myśli, powiedział Biden. Żaden inny prezydent w naszej historii nigdy nie ukłonił się rosyjskiemu dyktatorowi. Cóż, pozwól mi to powiedzieć tak wyraźnie, jak potrafię. Ja nigdy tego nie zrobię, prawda? Powiedział też Biden. Również w uwagach wzywających speakera Izby Reprezentantów, czyli Mikea Johnsona, do poddania pod głosowanie Izbie Reprezentantów przyjętego przez Senat pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, Biden tak, tak skomentował uwagi Trumpa: Na litość boską, to głupie, to haniebne, niebezpieczne i nieamerykańskie. No, generalnie to jest tak, że brak wsparcia w finansowaniu wojny dla Ukrainy oznacza wsparcie dla Władimira Putina, powiedział Biden. Dodał też, że ataki rosyjskiego prezydenta mogą przesunąć się poza granice Ukrainy w głąb Europy. I to jest oficjalna w tej chwili doktryna amerykańska i takie przeświadczenie, zresztą moim zdaniem całkiem uzasadnione. Że Rzecz rzeczywiście po pokonaniu Ukrainy i to pokonanie nie musi oznaczać pokonania na polu bitwy wystarczy, że Ukraina w pewnym momencie stwierdzi, że nie jest w stanie dalej walczyć, bo nie ma broni, nie ma amunicji przede wszystkim i tyle. W związku z tym, wtedy Putin odtrąbi zwycięstwo i przypomni znowu swoje propozycje sprzed wojny, wysunie po prostu ultimatum w stosunku do państw NATO i do Stanów Zjednoczonych. No Ile Stany Zjednoczone pewnie wrzucą to do kosza i tyle, o tyle nie wiadomo, jak zachowa się Europa wobec takiego diktum. Są kraje, które się nie przestraszą. Im dalej od Rosji, tym będą odważniejsze. A są takie, które mogą się przestraszyć. No ale to już jest, przepraszam, odrębna historia. Już dywagowałem na ten temat dostatecznie, dostatecznie długo. W każdym razie to jest tak, że Przypomina się również, czyli ta prasa oczywiście opozycyjna w stosunku do Trumpa, no, nie ukrywajmy. Przypomina się, że Trump wielokrotnie groził wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z NATO. Przeszkadzano mu zresztą w, w poprzedniej kadencji, tak jak się to tylko dało. Sugerował też, że mógłby obciąć finansowanie organizacji przez Waszyngton i generalnie narzekał, że Stany Zjednoczone płacą więcej niż, niż powinny. No ale jest tak, że i to też jest praktycznie jednogłośnie komentatorzy na całym świecie wskazują, że im bliżej potencjalnego zwycięstwa Trumpa, tym większa niepewność dotycząca tego, co wydarzy się w Europie, i krótko mówiąc, co zrobi w takiej sytuacji Putin. Na razie co prawda ja akurat nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej, twierdzącej o tym, że tam Trump jest jakimś agentem Kremla czy coś takiego. To nie, ma, nie ma z tym nic wspólnego, tak? to po prostu jest tak, że polityka Trumpa jest akurat polityką, która która jest wielkim prezentem dla Rosji i to nie musi być związku między tymi dwoma osobami Putinem i Trumpem. Wystarczy, że to co robi Trump, to jest to co chciałby, chciałaby Rosja, żeby robiły Stany Zjednoczone. Natomiast ja też zaznaczam, że i to chciałem, żeby też wyraźnie wybrzmiało, że wskazuje bardzo wielu analityków na jedną rzecz. Że Trump w swoich decyzjach jest bardzo mocno nieprzewidywalny. I wbrew pozorom, e, taka sytuacja, w której mielibyśmy Trumpa na, jako prezydenta e, przed wojną na Ukrainie, to wcale nie oznaczałoby, że Putin już na 100% by wszedł na tę Ukrainę. Wręcz przeciwnie, on mógłby się bać właśnie tej nieprzewidywalności, bo nigdy nie wiadomo, gdzie tam, co tam pod tym blond peruką gdzieś się pojawi. No, I Trump równie dobrze mógłby przy, przyjmować z kwiatami, jak i przyjąć uderzeniem nuklearnym tych Rosjan. I, i proszę pamiętać, że w takiej sytuacji, przy, generalnie to jest teoria podejmowania decyzji politycznych, więc to trzeba byłoby długo o tym opowiadać. No, politolodzy trochę, 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 trochę wiedzą na ten temat. Ale to jest generalnie tak, że w takiej sytuacji, w sytuacji podejmowania decyzji kluczowych, decyzji strategicznych, no waży się powiedzmy prawdopodobieństwo reakcji przeciwnika czy drugiej strony konkurenta jakby to tego nie ujmować i w tym, jeżeli mamy takiego, e, przeciw, takiego konkurenta czy przeciwnika, który jest przewidywalny i mówi, że nic nie zrobimy, jeżeli, e, jeżeli wejdziecie na Ukrainę, no to jest przewidywalny, wiadomo, że nic nie, nie zrobi. No dobrze, co mówią tam nasi szpiedzy? Nasi szpiedzy też mówią, że nic nie zrobi. No dobra, to wchodzimy, tak? A w takiej sytuacji, w której... W której ten umysł, prawda, drugiej strony, czyli prezydenta, jest skonstruowany jak mechanizm zegarowy, tak? to znaczy, że co regularnie co parę godzin wyskakuje z niego kukułka i kuka, to w takiej sytuacji nie wiadomo, co taki człowiek zrobi. I równie dobrze właśnie może to radośnie powiedzieć, tak, super, cudownie, a z drugiej strony może wstał lewą nogą, zjadnie takie śniadanie i stwierdzić, a może jednak, prawda, tym razem nie lubimy Rosjan. Więc w takiej sytuacji taka, taka niepewność powoduje, że podejmuje się bardzo wysokie ryzyko przy podejmowaniu decyzji właśnie, wchodzimy na Ukrainę, na przykład, czy nie wchodzimy, prawda, czy wchodzimy do Europy, czy nie. No ale dobrze, to już jest inna historia, tak, to, to już są dywagacje, zobaczymy jak będzie, tak, mamy za rok od tej porze będziemy wiedzieli, po pierwsze, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a po drugie, czy ta, czy... Czy ten kanał będzie nadawany z uchodźstwa, gdzieś z krajów egzotycznych, bądź też będzie nadawany dwujęzycznie z podstawowym językiem rosyjskim? Tak, to będziemy wiedzieli po, tro, trochę ponad rok od dzisiaj. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny, już nie żartując, mamy kolejny temat, bardzo krótki, ale ważny. Otóż Republika Południowej Afryki interweniuje w tryb, Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Otóż RPA zwróciła się oficjalnie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z pilnym wnioskiem o rozpatrzenie czy decyzja władz izraelskich o rozszerzeniu operacji wojskowej na Rafach. Wymaga od sądu wykorzystania swoich uprawnień w celu zapobieżenia dalszym nieuchronnym naruszeniom praw palestyńczyków w Gazie. Pamiętajmy, że Trybunał wezwał Izrael do zaprzestania takich działań, które mogą narazić, e, znaczy mogą spowodować ludobójstwo na palestyńczykach. To jest e, i tutaj RPA jak gdyby skarży się. Ten kontekst skargi jest taki, że, że Trybunał powinien podjąć pilnie decyzję, czy tego typu działanie nie narusza tych postanowień tymczasowych, które Trybunał wydał. No Rafah, przypomnijmy, jest ostatnim schronieniem dla wysiedlonych Palestyńczyków. Co więcej, to namiotowiska i samo Rafah. Znajduje się obecnie pod ciężkim ostrzałem i pod izalskimi nalotami, w wyniku czego ginie od 70 do 100 kilkudziesięciu osób w ciągu każdej doby. W zeszłym tygodniu izraelski premier Benjamin Netanyahu powiedział, że rozkazał swoim żołnierzom przygotować się do ofensywy lądowej. Zresztą IDF powiedział, że jest gotowy, ma już plany operacyjne, czeka na decyzję czynnika politycznego. Szef ONZ do spraw człowieka, Volker Turk ostrzegł w poniedziałek, że jakikolwiek atak w tym miejscu będzie przerażający, biorąc pod uwagę perspektywę, że niezwykle duża liczba cywilów, głównie dzieci i kobiet, prawdopodobnie zginie lub zostanie ranna. Dodał, Izrael musi przestrzegać prawnie wiążących na wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz w pełnym zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. Osoby, które przeciwstawiają się prawu międzynarodowemu, zostały, uka zostaną ukarane. Należy pociągnąć je do odpowiedzialności. Świat nie może do tego dopuścić. Ci, którzy mają wpływ, muszą raczej ograniczać i, niż umożliwiać. Musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni, należy uwolnić wszystkich pozostałych zakładników. To powiedział Volker Turk Organizacja Narodów Zjednoczonych. Czyli według retoryki Izraela Hamas, tak? E Ponad połowa populacji strefy gazy, liczącej ciągle 2,3 miliona, udało się Izraelowi zabić na razie 28 tysięcy, jest obecnie stłoczona w Rafach przy granicy z Egiptem. Przypomnijmy, że Rafach generalnie jest zamieszkiwany normalnie przez 250 tysięcy ludzi, w związku z tym cała reszta w tej chwili uciekła do Rafach. Większość wysiedlańców żyje w prowizorycznych schroniskach lub namiotach dostarczonych przez organizacje humanitarne. No, jeżeli chodzi o MTS, to przepisy mts się stanowią, że Trybunał może w każdej chwili podjąć decyzję o zbadaniu, czy okoliczności sprawy wymagają wskazania środków tymczasowych, które powinny zostać podjęte lub zastosowane przez którąkolwiek ze stron lub wszystkie strony. Trzeba, trzeba też właśnie powiedzieć, że w swoim tym wniosku, tym nowym wniosku, pamiętajmy, nie tym starym, tylko nowym, rząd Republiki Południowej Afryki wyraził poważne zaniepokojenie faktem, że bezprecedensowa ofensywa wojskowa w Rafach już spowodowała i będzie skutkować zabójstwami, szkodami i zniszczeniami na wielką, na wielką skalę. Dodał też, byłoby to poważnym i nieodwracalnym naruszeniem zarówno konwencji o ludobójstwie, jak i postanowień sądu z dnia 1 stycznia bieżącego roku. No, w orzeczeniu z ubiegłego miesiąca, warto przypomnieć, MTS nakazał podjęcie sześciu środków tymczasowych, w tym zobowiązanie władz izraelskich do powstrzymania się od działań sprzecznych z konwencją o, z konwencją o ludobójstwie. Oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia przepływu pomocy humanitarnej i, i zapobieganiu bezpośredniemu, publicznemu podżeganiu do ludobójstwa i karanie osób, które, które się tym zajmują. Także Mamy, w zasadzie można byłoby chyba zacząć losowo kolejnych członków Knesetu, którzy gdzieś wychodzą na mównicę właśnie i opowiadają, i opowiadają właśnie o tym, jak to się jak najbardziej należy prawda strzelać do, do, do kobiet i dzieci. No, ale to ben Bengwir ostatnio mówił, więc on już chyba i tak ma własnego, znaczy fiszka w Międzynarodowym Trybunale Karnym, nie MTS-ie moim zdaniem, jego fiszka cały czas rośnie. Dobrze, proszę Państwa, mamy, to jest, to jest temat dotyczący skargi RPA. Aha, jeszcze bardzo wiele osób pyta się, dlaczego to akurat RPA robi. No, musicie Państwo pamiętać o historii. Republika Południowej Afryki była państwem, które, było, które podlegało jak gdyby ustrojowi, modelowemu ustrojowi apartheidu. Właściwie to oni i Rodezja. Rodezja, nawet przez chwilę bardziej obecne Zimbabwe. Natomiast Republika Południowej Afryki w Republice Południowej Afryki to symbolem jak gdyby upadku apartheidu symbolem takiej wolności, kiedyś międzynarodowym symbolem wolności, właśnie uwolnienia się od zbrodni apartheidu był Nelson Mandela. W związku z tym, z tego punktu widzenia RPA przez Pewien okres czasu pełniło funkcję takiego sumienia narodów, tak? że tam właśnie, że oni mają specjalną legitymację do wypowiadania się właśnie w sprawach opresji, w sprawach właśnie łamania prawa międzynarodowego i tak dalej. No co prawda, RPA tam sobie w międzyczasie e, nagrabiło bardzo mocno i ba, dużo zrobiło, żeby tą legendę jednak e, odczarować mocno i i bardzo oddaliło się od tych czasów Nelsona Mandela, no ale widocznie teraz wymyśli, wymyśliło sobie RPA, że wróci jak gdyby do takiej roli, prawda, czyli w tych krajach globalnego południa RPA chce pełnić rolę to no właśnie, takiego orędownika przestrzegania praw człowieka Prawa humanitarnego, wojennego, no i oczywiście walki z apartheidem, prawda? Czyli jakby, no, jest to jedyne państwo, które ma taką naturalną legitymację, żeby zwalczać, prawda, to co ustrój izraelski i to co Izrael obecny sobą reprezentuje, no bo. Jakby zwalczyło u siebie apartheid, i teraz chce zwalczać w Izraelu. Więc to jest mniej więcej taka, taka legenda za tym idąca. Stąd właśnie RPA składa akurat taki wniosek, a nie inny. Czy można się zgadzać, nie zgadzać, ale to, takie jest wytłumaczenie w każdym razie tego, dlaczego RPA. No dobrze, Państwo, mamy kolejny temat, też dotyczący gazy. Temat jest bardzo krótki. Bo jest mało szczegółów w tej chwili tego, ponieważ prasa turecka, co prawda, o tym pisze dużo, ale tych szczegółów podaje niewiele. Znaczy dużo pisze o rodzinie, mało o samej akcji. Natomiast no, z takich strzępków informacji zebranych tam z różnych forów, też, bo poszukałem na nich, wynika, że, 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 że Narodowa Organizacja Wywiadowcza, czyli MIT, przeprowadziła jakąś brawurową akcję, Właśnie wywiadu na terytorium strefy gazy, co już samo w sobie jest ciekawe, bo to pokazuje, że mit ma zdolności do prowadzenia działań na terytorium strefy gazy. Chodziło o to, że chodziło o uwolnienie palestyjsko-niemieckiego małżeństwa, które właśnie uwolnienie, wywiezienie z gazy. Co więcej, to jest też ciekawe, bo to jest małżeństwo, gdzie której syn, jak gdyby pary z starszych państwa, prawda, 70-latków, którzy zostali właśnie uwolnieni, w, znaczy uwięzieni w gazie, no w czasie uwięzieni, ale w sensie nie, nikt ich tam nie, nie złapał tylko po prostu chodzi o to, że nie mogli wyjechać. No Notabene z podwójnym obywatelstwem z obywatelstwem niemieckim na dodatek jeszcze ich syn ma obywatelstwo amerykańskie i pracuje dla NASA. No i teraz no, zwróciła się rodzina z prośbą o pomoc w ewakuacji i ta prośba rzekomo została zlekceważona przez władze niemieckie oraz tak samo przez władze amerykańskie. No, faktem jest, że no, syn ma obywatelstwo amerykańskie, ale syn pracuje dla NASA to jest ciekawostka. I zostało to podobno zignorowane. Natomiast jak rozumiem, jakaś część rodziny czy są też jakieś związki tej, tego małżeństwa z Turcją. W każdym razie Turcja odpowiedziała, odpowiedziała pozytywnie na to. Co więcej, tutaj jest tak, że, tak, że tam jeszcze rodzice cierpią na choroby przewlekłe, także było prawdopodobne, że oni tego, krótko mówiąc, nie przeżyją. Natomiast i tutaj właśnie jest pierwsza tajemnica, dlaczego akurat Turcja, ale wywiad turecki z, z, i służby tureckie zareagowały pozytywnie na te wysiłki tego, tego syna. Co więcej, ogłoszono przeprowadzenie operacji, która miała kryptonim podróż do bezpieczeństwa. Udało się tą parę tam odnaleźć. Co więcej, udało się ją wsadzić do karetki pogotowia. Karetka pogotowia z pięciu ambulansów, które przewoziły osoby właśnie chore, ranne i tak dalej, do przejścia z tego szpitala Al-Shifa do przejścia w Rafach. Następnie Izraelczycy zbombardowali konwój karetek. To już jest, jak Państwo wiecie, standard. Co więcej, zabili jeszcze kierowcę, kierowcę ambulansu, właśnie, którym ci Państwo jechali. W związku z tym oni zostali zmuszeni do powrotu do szpitala. Potem Izrael odciął pełną komunikację. Mit wysłał, prawdopodobnie wysłał jakiś agentów. Tego do końca nie wiadomo, w każdym razie. Zorganizował transport i, jakąś nie do końca ujawnioną w tej chwili drogą, udało im się dotrzeć do Rafach i przerzucić tych ludzi przez, przez przejście w Rafach, gdzie zostali już przejęci przez wywiad egipski i przewiezieni zostali do ambasady Turcji w Kairze. No i później, po tym pobycie w Kairze, ta para została przewieziona samolotem rządowym do Turcji. W związku z tym, to jest taka ciekawostka. Pokazująca też, co prawda, tak jak mówię, no tutaj wiele szczegółów niestety nie ma, to są takie urywki informacji. i tam bardzo dużo piszą o tej rodzinie, prawda, ich wypowiedziach, jak to kochają, prawda, siebie nawzajem, kochają Turcję, no w ogóle, natomiast nie ma jak gdyby istoty. Po pierwsze, dlaczego akurat wywiad turecki się w to zaangażował? Ciekawe jest też właśnie ten syn z amerykańskim obywatelstwem, pracownik NASA, jaki jest jego związek z Turcją, czy może Turcja tak inwestowała w przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi i dostanie 5% zniżki na F-16. No nie wiadomo, tak? Znaczy, natomiast faktem jest, że, że, że MIT miała możliwość przeprowadzenia takiej operacji, że operacja się udała, że agenci po prostu wywiadu tureckiego są aktywni dalej w gazie i mają zdolności do przeprowadzenia również takich akcji. No tak na marginesie no, gdyby się okazało, że jednak jacyś Polacy jeszcze zostali, zostali w gazie, to może Warto po prostu poprosić ambasadę turecką o pomoc. Jak widać mają całkiem niezłą skuteczność. No dobrze, to jest sprawa, to jest sprawa brawurowej, jak się pisze w... więc nie ma też. Co tam się działo tak naprawdę dalej? Znaczy właśnie to jest, te wszystkie szczegóły tej operacji są, są skrzętnie poukrywane. Jest właśnie bardzo dużo o tych ludziach mało o tej operacji, ale pisze się właśnie, że to brawurowa operacja właśnie wielka pokazuje się tam zdjęcia czy się ilustracyjne, tam tych komandosów tureckich. Czy, no pewnie z tego mitu, tyle tylko, że nie z tego miejsca, prawda? Gdzieś tam chodzących z tymi karabinami maszynowymi i tak dalej. Więc sugeruje się, że była to bardzo duża, duża i skomplikowana operacja, tak jak mówię, mało, mało szczegółów, ale zakończona tak czy inaczej sukcesem. Natomiast nie było tam obywateli tureckich, czyli to jest właśnie też najciekawsze, że, my, że państwo mają obywatelstwo niemieckie, syn ma obywatelstwo, obywatelstwo amerykańskie. Proszę państwa, mamy temat szósty. Temat szósty to są wybory w Indonezji. Wybory w Indonezji opowiem dzisiaj jeszcze nie o samych wynikach i o tym, co to tam może oznaczać, bo zobaczymy, jaki będzie wynik, więc będzie jeszcze raz okazja do omówienia samej sytuacji politycznej w Indonezji. No ale trzeba, trzeba opowiedzieć w ogóle o samych wyborach. To są wybory wielkie. To jest w sumie Indonezja formalnie jest trzecią co do wielkości demokracją na świecie. W tej chwili mają miejsce piąte wybory prezydenckie od czasu od 98 roku, czyli od odejścia z, od dyktatury. Przypomnijmy, jeżeli ktoś z Państwa nie był: jest to archipelag potężny, składa się w sumie z 17 tysięcy wysp. Ja byłem tylko na trzech, w związku z tym jeszcze mi zostało 16 997. Do zobaczenia. No, liczy sobie Indonezja 2, 270 milionów ludzi, 103, ty, 1300 grup etnicznych, no, ale jest właśnie krajem formalnie demokratycznym, niesamowicie zróżnicowanym, w ogóle bardzo pięknym. Znaczy, Jeżeli ktoś z Państwa nie był w Indonezji to i poszukujecie egzotyki, to rzeczywiście jest to kraj wyjątkowo fajny i wyjątkowo, wyjątkowo ciekawy. Można całe życie zwiedzać prawda, go i nie zwiedzić nawet połowy. To jest tak, że w tej chwili mają miejsce wybory prezydenckie. Jest, wybiera się, wybiera się następcę prezydenta Widodo, który sprawuje w tej chwili swoją drugą i ostatnią kadencję. Mamy dwóch kandydatów, właśnie to trzech kandydatów potencjalnych, z czego jeden z nich najbardziej prawdopodobny. Znaczy, jeden się nazywa Subianto, drugi się nazywa Bazwedan i trzeci się nazywa Pranowo. Czy planowo, prawda? Czy planowo. Żaden, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska 50% głosów, czyli powyżej, no to mamy drugą turę, czyli trochę podobnie prawda, jak u nas. Co więcej, w sumie. Jeśli chodzi o wybory, w ogóle poza wyborami prezydenckimi, to mamy również 20 tysięcy stanowisk w parlamentach krajowych, prowincjonalnych i okręgowych. Jeśli chodzi o 580-osobowy parlament krajowy, to walczy w nim 10 tysięcy kandydatów o miejsca z 18 partii politycznych. Jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatkowe klucze wyborcze, to mamy to, partie polityczne muszą mieć kobietę, co najmniej na trzecim miejscu na swojej liście partyjnej. Partie potrzebują co najmniej 4% głosów w całym kraju, żeby się zakwalifikować do reprezentacji w parlamencie krajowym. Co więcej, partia lub koalicja partii musi posiadać co najmniej 20% mandatów w parlamencie krajowym żeby nominować kandydata na prezydenta. E, Prawoczynne wyborcze e, mają e, wszyscy Indonezyjczycy, którzy ukończyli, uwaga, 17 lat, e, natomiast nie mogą głosować funkcjonariusze policji i nie mogą funkcjonariusze wojska. Mogą ich rodziny, natomiast oni sami nie. Wskazują media, że w tegorocznych wyborach 52% zarejestrowanych wyborców to są osoby w wieku poniżej 40 lat, 1 trzecia poniżej 30. Właśnie mówi się o tym, że jest to głosowanie młodych. W sumie jest 820 tysięcy lokali wyborczych, a nad samymi wyborami czuwa 7 milionów urzędników wyborczych i niezależnych pracowników to jest tak, że... Dlaczego te w ogóle wybory mają znaczenie? No, Indonezja, wiadomo, jest położona nad... pomiędzy Oceanem Indyjskim i Spokojnym. Jest to największy łańcuch wysp na świecie. Rozciąga się na taką odległość, jak mniej więcej odległość przez ocean, czyli szacuje się mniej więcej pomiędzy Nowym Jorkiem a, a, a Londynem, tak? Prawie 90% mieszkańców to są muzułmanie, Strategicznie położony kraj jest oczywiście członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, G20, ASEAN. Co więcej, odgrywa kluczową rolę w sprawach regionalnych oraz w globalnych. Stabilność polityczna, jego wiadomo, odgrywa kluczową rolę w związku z tym dla stabilności w ogóle w całej tej części Azji. Tutaj, jeżeli chodzi o to, o co mniej więcej chodzi w tych wyborach, tak, czyli jak się, o co się spierają, to generalnie wskazuje się, że odchodzący prezydent Widodo będzie starał się zachować wpływy nawet już po odejściu ze stanowiska. W związku z tym, Uznaje się, że jeden właśnie z kandydatów, czyli Subianto, prawda, jest, jest po prostu no, awatarem, tak? Widodo. Co więcej, on wybrał właśnie Widodo na, znaczy syna Widodo na swojego partnera w wyborach. Widodo natomiast zdystansował się od rządzącej Indonezyjskiej Demokratycznej Partii Walki, pod której sztandarem sprawował władzę, w, wygrywał w 2014 i 2019 roku. Natomiast Natomiast partia nominowała Ganżara Pranowo i byłego najwyższego ministra bezpieczeństwa w jego rządzie Muhammada Mahwuda na kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Tak? Czyli mamy prezydenta, który się oddzielił od swojej partii, ma swojego, awata ma swojego awatara. Jego natomiast macierzysta partia nominowała kogoś innego. Generalnie wskazuje się, że najprawdopodobniej właśnie Subianto, czyli ten, który jest popierany przez Widodo. Przejdzie do drugiej tury na pierwszym miejscu, ale nie wiadomo i prawdopodobnie nie będzie miał wystarczającej liczby głosów, czyli 50%. Nowy prezydent, w każdym razie jego inauguracja nastąpi 20 października i w ciągu dwóch tygodni będzie musiał powołać gabinet. No, generalnie sam oficjalny proces liczenia głosów będzie co najmniej trwał 35 dni. Będą oczywiście wczesne wyniki, tak zwane szybkie liczenie, które się uznaje generalnie za wiarygodny wskaźnik tego, ale co, no, co najmniej miesiąc będzie trwało liczenie, liczenie głosów. Tak? Także mamy wybory w tej chwili w Indonezji. No, chciałem tylko wspomnieć, żebyście Państwo wiedzieli w ogóle, że coś takiego ma miejsce że jest to potężny proces i wielki kraj że jest że tak naprawdę. Prawdopodobnie czy największe szanse na razie ma kandydat, który jest awatarem poprzedniego ustępującego prezydenta, czyli poprzedni ustępujący prezydent sobie swoje, ma swojego nominata, który pozwoli mu utrzymać wpływy, pomimo tego, że nie będzie prezydentem. Jak to się będzie rozwijało? Jak już będą te właśnie wyniki, to, to wstępne liczenie będzie gotowe, to wtedy sobie o tym powiemy więcej też o programach politycznych tych kandydatów. To na razie nie ma sensu, na razie tylko o samym systemie. Wyborczym. Proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle, ale mamy dzisiaj fatwy. Mamy dzisiaj kilka fatw krótkich i jedną fatwę długą, dużo bardziej rozbudowaną, no bo mamy Walentynki, w związku z tym musimy sobie powiedzieć, co na temat Walentynki mówią mędrcy, mówią mędrcy salafitów, prawda, i ekstremistycznych islamistów. Znaczy, przypomnijmy tę wersję fat, które Państwu przywołuje to są fatwy właśnie tych konserwatystów, tak? To są te fatwy, to są te fatwy salafickie, to nie są fatwy teg, tych różnych umiarkowanych odłam, odłamów islamu. To też, żebyśmy żebyście Państwo wiedzieli. No więc mamy tak, mam pytanie do fatwy. W ramach NATO nic nie mówi się, jak zareaguje Turcja w przypadku na przykład ataku na Prybałtykę lub Polskę. Czy prezydent Erdogan mówi o tym teraz, teraz po Trumpie lub wcześniej? Ewentualnie jakie jest Pana zdanie o reakcji Turcji. Pozdrawiam. No więc Ja niestety mam zdanie bardzo już wielokrotnie wyrażane. Moim zdaniem Turcja nie zrobi nic. Znaczy, Turcja e, oczywiście zamknie ciśniny czarnomorskie. Być może nawet znalazłaby się w formalnym stanie wojny z Rosją, ale moim zdaniem będzie nawoływała do dialogu i nie ruszy się z miejsca. Tak, To nie będzie tak, że nagle. Od południa wojska tureckie wejdą gdzieś tam w miękkie podbrzusze Rosji. Raczej nie, tak? Chyba, że Turcja dostrzeże w tym swój jakiś wyjątkowy interes na przykład uwikłanie wojsk rosyjskich, słabość Rosji, rozpad, no to wtedy rzeczywiście będzie próbowała, być może, jak już Rosja będzie dogorywała, to wtedy może zadać jej cios, prawda, w takie podbrzusze gdzieś tam i próbować na przykład, nie wiem, zająć południowy kaukaz czy coś takiego, ale moim zdaniem małe szanse, znaczy przypuszczam, że będzie zachowywała się trochę podobnie, jak w przypadku wojny z Ukrainą, tak, czyli będzie ostry sprzeciw, będzie próbowała coś ugrać na tym, być może będzie nawet takim państwem, które będzie starało się doprowadzić do dialogu, prawda, i pokoju i polegającego na tym, że Rosja będzie miała znowu właśnie Pribałtykę czy Półpolski, ale nie sądzę, znaczy od sieczy, od sieczy tureckiej nie spodziewałbym się, przynajmniej na podstawie wszystkich tych zachowań i działań Erdogana do tej pory nic na to nie wskazuje, żeby on był gotowy na takie na takie właśnie wyprawy. Raczej, raczej nie. No dobrze, mamy pytanie drugie. Fatwa. To żona króla Jordanii nie jest muzułmanką, bo widzę, że nie zakrywa włosów. No, chyba, że monarchie muzułmańskie nie muszą. Proszę Państwa, no właśnie, no Państwo nie słuchacie. Ja, ja cały czas opowiadam o tym, że właśnie dlatego te wszystkie organizacje skrajne, organizacje ekstremistyczne, również organizacje dżihadu zapowiadają obalenie tych niemuzułmańskich władców. Właśnie. To zarzucają tym wszystkim władcom i to nie tylko przecież królowi Jordanii, który akurat jest osobą niezwykle świecką, ale również na przykład królowi Arabii Saudyjskiej. Uznając ich za władców niemuzułmańskich, sposób myślenia islamistów jest, czy tych ekstremistów. Ja używam islamistów, ale to jest oczywiście nie ma takiego pojęcia. No ale używane jest na Zachodzie, więc, więc będę jego też czasami używał. No właśnie, istotą ich idei jest. To, że ponieważ muzułmanin może żyć w kraju, znaczy w pełni być muzułmaninem, to jest ich, ich zdanie, tylko w takiej sytuacji, w której ustrój takiego państwa jest ustrojem muzułmańskim. Ustrój to znaczy, krótko mówiąc, suwerenno, władca jest, jest muzułmaninem i to muzułmaninem w pełni, to znaczy, z jednej strony wprowadza prawo szariat, a z drugiej strony tego szariatu przestrzega. I właśnie istotą nauczania imn Tamija, który, który jest właśnie tą, można powiedzieć, ikoną ideologiczną tych wszystkich grup dżihadu jest to, że w momencie, kiedy uznajemy, że władca muzułmański, czy ten, który powinien być muzułmański, zachowuje się niemuzułmańsko, to należy go obalić. No i macie Państwo właśnie podstawę, dlaczego powstała Al-Kaida, prawda, i na czym polega, polega działalność Al-Kaidy. No właśnie Al-Kaida powstała przede wszystkim, żeby walczyć z tymi, w cudzysłowie, nieislamskimi władcami. Bo czym innym dla nich byli dyktatorzy, prawda, tacy jak, jak Saddam Hussein czy, czy Bashar al-Assad, którzy byli władcami świeckimi jak najbardziej, to z tego, że byli formalnie muzułmanami, jak ten islam był, jeżeli już wykorzystywany, to co najwyżej instrumentalnie, natomiast w niczym więcej. Natomiast tym większą pretensję mają dla tych, którzy się nazywają muzułmańskimi. Akurat, akurat zarówno król, jak i królowa są jak najbardziej. Wiesz, Państwo, to jest taka trochę kategoria, żeby to łatwiej zrozumieć. To no nie wiem, czy to, jest, czy to, co mówię, jest tak bardzo niezrozumiałe, ale to tak trochę jak wierzący, niepraktykujący. No. Czyli no, jest muzułmaninem, bo się urodził muzułmaninem, przestrzega pewnych rytuałów, prawda? czyli nie wiem, raz na, raz na jakiś czas pojawi się w meczecie, bo tego wymaga, wymaga rytuał. Natomiast to nie są osoby, głęboko wierzące, praktykujące już z całą pewnością daleko jest im do, 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 do mnicha, prawda, czy do jakiegoś zachowań takich już skrajnie ortodoksyjnych. To, na, to za, za wyjątkiem właśnie, nie wiem, liderów Talibanu, czy liderów państwa islamskiego, większość tych władców jest jednak mocno zeświadczona, że tak powiem. I, I raczej ten islam jest właśnie przez nich traktowany instrumentalnie, właśnie co im zarzucają ci wszyscy dżihadyści. Dżihadyści chcą właśnie dlatego ich obalić, uważają, że są nie, nie muzułmańscy. No to tak chyba, mam nadzieję, że to mniej więcej wytłumaczyłem. Dobrze, mamy jeszcze kolejny Bartek J7533. Pyta się Fatwa, jak prawo międzynarodowe odnosi się do zabójstw przeprowadzanych przez służby izraelskie na terytoriach innych państw? Czy jakieś państwa lub instytucje wyciągały konsekwencje z tych działań państwa Izrael? Chodzi głównie o zbrodniarzy niemieckich, ale też na przykład naukowców irańskich. To no nie tylko, bo przecież również pamiętam, że w Tunezji dokonano zabójstwa zabito jakiegoś inżyniera i w bardzo wielu innych krajach. Formalnie to jest terroryzm państwowy, charakterystyczny bardzo klasyczny, gdzie służby, gdzie służby publiczne, czy to jest armia, czy to jest policja, czy służby specjalne, są wykorzystywane do działań terrorystycznych na całym świecie. Jest, jest to taki klasyczny terroryzm państwowy, przeprowadzany właśnie przez służby państwowe. Z punktu widzenia, gdybyśmy podeszli do tego formal, formalistycznie, no to jest to po prostu wrogie działanie służb czy agentów obcego kraju na naszym terytorium, i zawsze, powsta zawsze powstaje pytanie, co państwo może z tym zrobić? No, ma prawo się bronić, tak. Miałoby prawo odpowiedzieć na przykład bombardowaniem Izraela, gdyby miało czym. Bo nie ma czym, no to tylko może sobie poprotestować. Ale formalnie nikt by mu tego nic nie zarzucił, bo jest to rodzaj agresji, tak? No to jest taki sam rodzaj agresji, jak e, załóżmy, Pakistan wysłał 100 tysięcy, znaczy 100, od 30 do 100 tysięcy, 100 tysięcy było to maksymalną liczbą, e, spontanicznych powstańców w ramach operacji Gibraltar, którzy sobie zaatakowali miasta w Kaszmirze. No, więc co zrobiły Indie? No, Indie normalnie wysłały armię, rozpoczęły wojnę, prawda? Więc to, czy to jest jeden dywersant, czy 100 tysięcy, to jest to tylko kwestia decyzji państwa napadniętego. Ale z punktu widzenia formalnego, no, różni się to niczym. Więc tak, tak to mniej więcej wygląda. Inna sprawa to są zbrodniarze, na przykład niemieccy. Jeżeli za nimi były, były wystawione nakazy aresztowania międzynarodowe, też powstaje wtedy pytanie, dlaczego państwa, takie jak na przykład Argentyna, prawda, nic z tym nie robiły. Absachując już od tego, że, że przecież i tak tych zbrodniarzy chyba najwięcej to żyje w RFN-ie, prawda? Oni nie musieli nigdzie daleko, daleko uciekać i dobrze się do dzisiaj mają. Jeden żyje w Kanadzie, to wiemy, bo mu właśnie jestem ciekaw, no dobrze, to Rosji, tak, tak już na marginesie, Rosji tego, tego hunkę odmówili. Tego, tego SS-mana. Ciekaw jestem, jakby Polska wystąpiła o ekstradycję tego z tej dywizji SS Galicien. Zdaje mi się, że my z Kanadą mamy chyba umowę o ekstradycji. Mogę się mylić, ale jestem ciekaw, czy byłoby to to samo, to samo tłumacz, tłumaczenie. Dobrze, Dobrze Państwo, mamy kolejną krótką fatwę. User, tu jakiś user, bo tutaj jest dużo różnych cyferek. Pytanie, Panie Doktorze, pytanie do fatwy: czy według Pana zawicie generała Sulejmaniego było w dłuższej perspektywie korzystne dla USA i Izraela? Znaczy, no, niestety powiem tak, oczywiście, i to, i to jak najbardziej. Jeśli chodzi o generała Sulejmaniego, gdyby, jeżeli porównujemy wpływ Sulejmaniego na zdarzenia, e, na zdarzenia na Bliskim Wschodzie i powiedzmy sobie jego następców, to nie tylko następcy, ale następców, to nie ma w ogóle żadnego porównania. Czy Sulejmani po pierwsze miał wielką charyzmę, miał zdolności dyplomatyczno-polityczne? Znaczy on wchodził do premierów i prezydentów jak do siebie, tutaj, czyli zachowywał się trochę, znaczy był w dużej mierze ministrem spraw zagranicznych i czasami ministrem obrony w jednym dla państwa irańskiego. No proszę zobaczyć, zorganizował opór Huti oraz dostawy broni i technologii do tego stopnia, że Huti wygrali wojnę w Jemenie z Saudyjczykami i Emiratczykami. Czyli z potężny, z wielkimi potęgami dysponującymi dziesiątkami miliardów dolarów na zbrojenia. To zrobił Sulejmani. Sulejmani zorganizował opór, nie tylko opór samego Basara Bashar, al i wysłanie regularnych, Żołnierzy jednostek irańskich do, do walk w Syrii, ale zorganizował również przerzucenie 30 tysięcy żołnierzy Hezbollahu również na front w Aleppo. To można powiedzieć, że oczywiście tam jakby wskazuje się na rolę Rosjan, prawda, no, na bombardowania rosyjskie, wsparcie lotnicze, no ale tą. Piechotą tą armią była właśnie czy brygady Fatimiun, właśnie zorganizował jeszcze przerzut wojsk z Afganistanu, ochotników, prawda, głównie szyitów i najemników do, do Syrii, tak samo w ramach tego samego procesu. Zorganizował obronę Bagdadu i zorganizował powstanie tych właśnie szyickich milicji, ich uzbrojenie, prawda, i koordynację ich działań, tak że one były w stanie pokonać państwo islamskie. No i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlatego jego Amerykanie uznawali za, za sojusznika, bo on właśnie zwalczał państwo islamskie i te różne grupy dżihadu. Znaczy, no to jest, jak już w tej chwili wiemy, to Izrael przekonał Amerykanów, że on wcale sojusznikiem nie jest i dlatego go Amerykanie zabili. Natomiast z punktu widzenia jakby no, rozmachu, przedsięwzięć, które on robił, a teraz tych, którzy są, no to widać, że, że jego zabicie. Znaczy, gdyby on w tej chwili funkcjonował, nie wiadomo, jakby wyglądała w tej chwili cała wojna w, samej, w Gazie, nie mówiąc o tym, jak wyglądałaby reakcja Hezbollachu, Iranu i tak dalej. No można odnieść wrażenie, że zarówno Iran, prawda, jak i Hezbollach, jak i ten cały ruch oporu wykonuje różne działania, które ładnie wyglądają na ich własnych materiałach propagandowych, ale z punktu widzenia dotkliwości dla Stanów Zjednoczonych czy Izraela to nie jest to, nie jest to tak? znaczy nie jest to nic tak wielkiego, jak, jak robił to Sulejman. Oczywiście Hutli chwalą się, że w tej chwili, że wielkim ich zwycięstwem, to dzisiaj się chwalili, prawda, w nocy, że ich wielkim zwycięstwem jest to, że od jakiegoś czasu ani jeden okręt, nie jeden statek, przepraszam, jakby zdążający do Izraela czy izraelski nie przepłynął przez Babelmandem tam od kilku tygodni. Co rzeczywiście jest operacją spektakularną, no ale też powstaje pytanie, czy gdyby Sulejmani żył, to by nie było czegoś więcej, prawda? No. On znany był z tego, że organizował rzeczywiście wielkie, potężne akcje międzynarodowe. Natomiast, jak jak mówię, moim zdaniem jego następcy absolutnie do piętmu nie dorastają. Co sugeruje, że to, 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 to zabójstwo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych było niezwykle korzystne. Bo co prawda, tam Iran się mówił, że my takich jak Sulejmani, to tam mamy napęczki. No, to nieprawda. Znaczy, to widać że, widać, że jednak taki Sulejmani się trafia raz na jakiś czas, prawda? Charyzmatyczny przywódca. No dobrze, więc, więc tak mi się wydaje, że tak, że z punktu, widzenia, z punktu widzenia Amerykanów i Izraela to był jak najbardziej prawidłowy ruch. Wyeliminowali niesamowicie groźnego dla nich przeciwnika. I co więcej, Iran nie jest w stanie znaleźć równie nawet porównywalnie charyzmatycznego następcy. No dobrze, Państwo. I mamy jeszcze ostatnią rzecz. To jest ostatnia sprawa to jest właśnie fatwa, taka prawdziwa fatwa dotycząca Walentynek. Jest bardzo rozbudowana, ponieważ bardzo zresztą bardzo wielu tam, jak jeżeli się Państwo patrzyli się na te fora muzułmańskie, bardzo wiele osób pyta się właśnie, czy może obchodzić walentynki, czy może tam, nie wiem, jeść ciastka, kupować prezenty i milion innych rzeczy. W związku z tym tam parę tych parę i uniwersytetów i rad, prawda, i tych rad ulemów wypowiedziało się na ten temat. Ja mówię, ja przedstawiam to takie najbardziej. Konserw, znaczy jeszcze nie najbardziej, bo tam nie ma wezwania, żeby wymordować wszystkich, ale takie stosunkowo konserwatywną fatwę autentyczną. No więc tak, e, jeśli chodzi o no, wykładnię, no, Walentynki jest to rzymskie święto Jahili, prawda, czyli pogańskie, tak, które obchodzone aż do momentu, gdy Rzymianie przyjęli chrześcijaństwo. Święto zostało powiązane ze świętym zwanym Walentym, który 14 lutego 270 roku naszej ery został skazany na śmierć. Kufarowie, czyli niewierni, nadal obchodzą to święto, podczas którego powszechnie praktykuje się niemoralność i zło. Czy muzułmanie mogą świętować walentynki? Pytanie. Niedopuszczalne jest, aby muzułmanin obchodził którekolwiek ze świąt kufar, prawda, czyli niewiernych, ponieważ święta te należą do, kat do kategorii szari, która ma opierać się na, tek na tekstach źródłowych. Szejk al-Islam ibn Tamija powiedział, święta są częścią szariatu, jasnej drogi i rytuałów, o których Allah mówi. Czyli krótko mówiąc, co no, chodzi z tymi świętami szari, czyli są elementem kanonu wiary, prawda, niewiernych, a w związku z tym nie można w tym brać udziału. Tak? I tutaj jest tak samo w Koranie: każdemu z Was przepisaliśmy prawo i jasną drogę. Dla każdego narodu zarządziliśmy ceremonie religijne, których muszą przestrzegać. E, Takie jak na przykład Kibla, czyli kierunek modlitwy zwróconej do do, do, do kaby, modlitwa i post nie ma różnicy pomiędzy udziałem w ich święcie, a udziałem we wszystkich innych rytuałach. Pełne przyłączenie się do festiwalu oznacza przyłączenie się do kufr czy niewiernych, a przyłączenie się w niektórych jego pomniejszych sprawach oznacza przyłączenie się do niektórych gałęzi kufr. Rzeczywiście festiwale są jednym z najbardziej unikalnych cech wyróżniających różne religie i jednymi z ich najważniejszych symboli, więc łączenie się z nimi jest łączeniem się z najbardziej charakterystycznymi i znaczącymi symbolami kufr. Bez wątpienia przyłączenie się do tego może doprowadzić do całkowitego kufr, czyli niewierności wiernego. Tak? Przynajmniej częściowe przyłączenie się jest nieposłuszeństwem i grzechem. Zostało to wskazane przez proroka, niech spoczywa w pokoju błogosławieństwa Allaha, gdy powiedział, każdy naród ma swoje święto i to jest nasze święto. Jest to gorsze niż noszenie zinaru, prawda, czyli stroju, który nosiłby tylko Ahal Zimma, czyli, czyli tylko i wyłącznie niewierny, i innych cech charakterystycznych, ponieważ te cechy są dziełem człowieka i nie są częścią ich religii, a raczej ich celem jest po prostu rozróżnić muzułmaninę od kafira. Jeśli chodzi o święto jego rytuału, jest to część religii, która jest przeklęta wraz z jej wyznawcami, więc przyłączenie się do niej oznacza przyłączenie się do czegoś, co jest przyczyną ściągnięcia gniewu i kary Allaha. I tutaj jest powiedział także, niedopuszczalne jest, aby muzułmanie naśladowali ich we wszystkim, co jest wyłączną częścią ich świąt: czy to w jedzeniu, ubraniu kąpieli, rozpalaniu ogniska, powstrzymywaniu się od regularnych nawyków, odprawianiu aktów kultu, czy w czymkolwiek innym. Niedopuszczalne jest wydawanie uczt, dawanie prezentów, sprzedawanie czegokolwiek, co im w tym pomoże, ani pozwalanie dzieciom, innym osobom na zabawę związaną ze świętami, lub noszenie własnych ozdób. Podsumowując, muzułmanie nie powinni odprawiać żadnych rytuałów w czasie swoich świąt, raczej dzień ich święta powinien być dla muzułmanów jak każdy inny dzień. Muzułmanie nie powinny robić niczego szczególnego ani ich naśladować. To jest z, jeszcze z Tamia. Tamija. Tutaj Hafiz al zahabi powiedział, jeśli chrześcijanie obchodzą święto i życie mają święto, to jest to ono tylko dla nich, więc żaden muzułmanin nie powinien się do nich przyłączać. Tak jak żaden muzułmanin nie powinien przyłączać się do w kwestii religii lub sposobu modlitwy. Tutaj jest jeszcze, jest jeszcze Hadis, ten hadis tutaj po, jeszcze to pominę. No i właśnie, jeszcze Fatwa o świętowaniu Walentynek. Uczeni wydali fatwy stwierdzające, że obchodzenie Walentynek jest haram. I tutaj jest zapytano szejka Usmanija, w ostatnim czasie obchody Walentynek stały się powszechne, szczególnie wśród studentek. Jest to święto chrześcijańskie, podczas którego ludzie ubierają się całkowicie na czerwono, łącznie z ubraniami i butami, wymieniają się czerwonymi kwiatami. Mamy nadzieję, że wyjaśnicie Państwo, postawione dotyczące ob... postanowienie dotyczące obchodzenia tego święta i jaką macie radę dla muzułmanów w tej kwestii. Niech Allah się błogosławi i opiekuje się Tobą. I on odpowiedział, właśnie, czyli szejk i Usmanija, odpowiedział. Obchodzenie walentynek jest niedopuszczalne z kilku powodów. Po pierwsze, jest to innowacyjny festiwal, który nie ma podstaw w islamie. Po drugie, promuje miłość i zauroczenie. Po trzecie, wzywa, aby serce były zajęte głupimi sprawami, które są sprzeczne ze sposobem sprawiedliwego salafa, prawda? W tym dniu nie wolno wykonywać żadnych czynności charakterystycznych dla tego święta, niezależnie od tego, czy chodzi o jedzenie, napoje, ubranie, wymianę prezentów czy cokolwiek innego. Muzułmanin powinien być dumny ze swojej religii, nie powinien być słabym charakterem który podąża za każdym Tomem, Dickiem i Harym Proszę Allaha, by chronił muzułmanów przed wszelkimi pokusami, widzielnymi, widzialnymi i niewidzialnymi oraz by nas chronił i prowadził. No tutaj mamy tutaj jeszcze taki komitet prawda, ulemów, gdzie właśnie zapytano się o trzy rzeczy, o święto, o kupowanie rzeczy w sklepach tego dnia oraz właściciele sklepów, którzy nie obchodzą tego święta, sprzedają, czy mogą sprzedawać rzeczy, które będą rozdawane jako prezenty osobom obchodzącym to święto? czy takie bardzo praktyczne pytanie. Odpowiedź jest taka. Wyraźne dowody Koranu i Sunny oraz konsensus pierwszych pokoleń tej ummy wskazują, że w islamie są tylko dwa święta, Id al-Fitr i Id al-Adha. Wszelkie inne święta związane z osobą, grupą, wydarzeniem lub czymkolwiek innym są świętami nowatorskimi. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że nie ma Milat al tutaj to od razu widać, że jest to właśnie konserwatywna wersja islamu. Wszelkie inne święta związane z osobą, grupą, wydarzeniem lub czymkolwiek innym są świętami nowatorskimi, których muzułmanom nie wolno obchodzić, akceptować, wyrażać radości z tej okazji, pomagać innym w ich obchodzeniu w każdym razie, ponieważ jest to przekraczanie świętych granic Allaha, a ktokolwiek przekracza granice, wyrządza sobie krzywdę. Jeśli sfabrykowane święto jest także świętem kufar, to grzech jest jeszcze większy, ponieważ jest to naśladowanie ich i to jest swojego rodzaju branie ich za bliskich przyjaciół. A Allah zabronił wierzącym ich naśladować i brać ich jak najbliżej przyjaciół w jego szlachetnej księdze, i zostało udowodnione, że prorok powiedział, kto naśladuje jakiś lud, jest jednym z nich. Walentynki zalicza się do tej kategorii, ponieważ jest to bałwochwalcze święto chrześcijańskie, dlatego muzułmaninowi. Wierzącemu w Allaha i dzień ostatni nie wolno go obchodzić, aprobować ani gratulować innych, powinien raczej ignorować i unikać będąc posłusznym Allahowi, jego wysłannikowi. I aby trzymać się z daleka od przyczyn, które ściągają na siebie gniew i karę Allaha, haram jest także dla muzułmanina pomaganie ludziom w obchodzeniu tego lub jakiegokolwiek innego święta. Haram poprzez dostarczanie wszelkiego rodzaju jedzenia, napojów, kupno lub sprzedaż, produkcję, dawanie, reklamowanie itp., ponieważ wszystko to jest współdziałaniem w grzechu i występku i jest nieposłuszeństwem wobec Allaha i jego wysłannika. Muzuł... Dobrze, muzułmanin musi przestrzegać księgi Allaha i Sunny we wszystkich swoich poczynaniach, szczególnie w, w określach fitny, kiedy szerzy się zło. Powinien być mądry, unikać wpadnięcia w błędne koło tych, którzy zasłużyli na gniew Allaha i zbłądzili oraz złoczyńców, którzy nie boją się Allaha, nie są dumni z tego, że są muzułmanami. Muzułmanin musi zwrócić się do Allaha i szukać jego przewodnictwa oraz wytrwale podążać za nim, gdyż nie ma przewodnika poza Allachem i nikt nie może uczynić człowieka wytrwałym poza nim. A Allah jest źródłem siły, niech Allah ześle błogosławieństwo i pokój naszemu prorokowi Mahometowi, jego rodzinie i towarzyszom. Dobrze, i tutaj Macie, to jest oczywiście tam, ta fatwa jest jeszcze bardziej rozbudowana, ale jak Państwo widzicie, to oznacza, że walentynki są haram. Przynajmniej dla tych wszystkich ortodoksów, ale proszę też zwrócić uwagę, że oni odmawiają obchodzenia również wszystkich innych świąt muzułmańskich, obchodzonych powszechnie na Bliskim Wschodzie, za wyjątkiem właśnie Id Al-Adha, i Al-Fitr. No dobrze Państwa, dziękuję Państwu bardzo, bardzo za uwagę. Już to będzie na dzisiaj tyle. Przypominam Państwu o przynajmniej trzech rzeczach. Po pierwsze, możecie ten odcinek słuchać sobie na Spotify, on będzie szybciej się. On, na Spotify się pojawia najszybciej. Spotify natychmiast pozwala na publikację. YouTube niestety sobie tam mieli przetwarza to trwa przynajmniej 30-40 minut. No Apple podcast przetwarza sobie przez 3 godziny, więc dopiero za jakieś 3 godziny pojawi się ten odcinek u Państwa. Przypominam również o zbiórce na, na Pamięć masową dla mnie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli mnie wspomóc i którzy w ogóle na stałe mnie wspomagają w różnych formach. To tylko dzięki Wam ten program w ogóle jest produkowany, pojawia się i ja mogę dla Państwa te wszystkie rzeczy, Państwu te wszystkie rzeczy opowiadać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia. Do jutra. В Европе на свою тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.